Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunk. No i kochani, ja ostatnio troszeczkę przeginałem z tymi koopami. Wiem o tym, spokojnie, nie musicie o to martwić. Powiem wam szczerze, że byłem zajęty robieniem tego serwera do Project Zomboid i myślę, że dzisiaj już zaczniemy go nagrywać powolutku. Dobra, i ogólnie jeżeli chodzi o Cyberpunka, miałem dosyć spory przestój, bo nie nagrywałem go pewnie jakieś półtora tygodnia, tydzień, nie wiem, coś koło tego. Mamy zadzwonić do Meredith Stout, agentki Miltechu. Dobra, myślę, że to zrobimy już teraz. Tylko, kto się dzwoniło? Czy mnie? To muszę wysiąść? Nie pamiętam. Pał się włączało, dobra. Z, X. Kiedy trzyło, Shiro. Burku cukrowy. N to jest... To jest tryb kamery, ale tego nie chcemy. U też, nie? Te telefon, dobra. Już wiem. Nie pewnie mieliśmy to. Do kogo mieliśmy dzwonić? No nie, mamy spotkać się z rzeczekiem. Dobra, nie można. No to wykręcamy. Musi mi dać chwilę, żebym się znów kręcił tego Cyberpunka, bo tak jak już wam mówiłem w pierwszym odcinku, ja w ogóle nawet nie spodziewałem się, że ja będę go nagrywał. Serio, byłem taki sceptycznie nastawiony do Cyberpunka, że to jest porażka. Ale na razie jest spoko. Takie trochę GTA. Panie Jackie, gdzie ty jesteś? Dobra, na razie idziemy z fabułą, bo w sumie z tą fabułą to w ogóle nie idziemy ostatnimi czasy. Czwarty odcinek czy piąty nawet, a jeszcze nie mamy głównych rzeczy zrobionych. Do okazji sobie pozwiedzamy trochę. No więc wracając do tematu Project Zomboid, tak, będzie już niedługo na kanale i postaram się, aby wchodziły odcinki tak jak kiedyś, czyli jeden koop, o ile jakieś będą, i drugi odcinek normalny o 18. No, jesteś. Siema, Jackie. Dawno się nie widzieliśmy. Opowiadaj, co ustaliłeś. Długo czekasz? Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Co u T-Bag? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wie, że oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Myślę, że się nie dogadamy. 10 tysięcy zapłacimy im. No nie mamy takiej kasy. Wiesz co? Długo jeszcze? Nie wierzę w dogadywanie się z Maelstromem. Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co, idziemy? Idziemy. Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Nigdy nie lubiłem Maelstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Dzwoń, niech otwierają. Użyj interkomu, a co jest interkom? Nie znam was. Otwórz drzwi. A byliście kurwa umówieni? Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Royce'em. Hala główna, czekamy. No, są wieżyczki. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków.
Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Możemy tu lutować? Niestety nie. Tu nic nie ma? Zaraz, Jackie, spokojnie. Ja tu muszę obszukać. Żarcia. Ta puszka. Nie wiem po co mi. I jest drzazga. Drzazgi będziemy czytać jakoś, nie wiem. Może zrobię specjalny odcinek na to. O, to jest dobry sposób chyba. Cały odcinek czytania. Kogo będzie interesować, sobie obejrzę, a kogo nie będzie interesować, to po prostu sobie pominie i tyle w temacie. Myślę, że taki odcinek jest spoko. Mina... tego co? Mina przeciwpiechotno-odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. Subtelne. No to już bym się wpierdzielił w tą minę. Dawaj, Jackie, idziemy. Spokojnie, tylko nas straszą. Co wy nas tu, kurde, straszycie? Co wy myślicie, że my się boimy? Bydło do windy! Kurwa, dam bydło zaraz. Zaraz się nie polubimy. Nie możemy z nimi gadać nawet. Ale ciekawe, czy możemy sobie tu polutować. Masa sprzętu miltechu. Dobrano lutownica. O, to coś, co tygryski lubią najbardziej. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, to ja mam bardzo dużo styczności z lutownicą. Bardzo dużą styczność z lutownicą. Co to jest? Nie znam tych znaków, nie wiem, co ja mogę z nimi zrobić. Mogę wejść na górę? Komentujesz? Nie skomentujesz. Bo wiecie, chłopaki, ja ogólnie jestem szperaczem. Bardzo lubię szperać. Drzazga. Niepowodzenie zamknięte. Oh no! Anyway. Naprawdę brakuje mi tu takiej... Użyj? Wiadomości. Tanie przyczepy. To też widzieliśmy chyba. Lokalna sieć. Podłączone urządzenia 4. Tu? Ktoś? Nie? Nic? Następne urządzenie. Tam jest winda. Tu jesteśmy teoretycznie my. Nic tu nie widać. A wyłącz. Wyłączyliśmy monitoring Tori. Nie wiem, czy coś to dało. Ekwipowanie gadżetów bojowych. Umieścić granat w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, aby skorzystać z niego w trakcie walki. Okej. Na razie teraz zbieram wszystkie kleci. Dobra, Jackie, dzięki, że poczekałeś, już idziemy. Tylko spokojnie, Vi. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Myślałem, że będę rozmawiać z Royce'em. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Royce'em. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Na kanapę. Na pewnej pomarańczowej stronie też jest na kanapę. Dobra, nieważne. Nie było tematu. No czemu nie możesz się chwycić drabiny? Co ci ta drabina zrobiła w życiu? Jesteś kurwa głuchy? No poczekaj sekundy, no jestem po prostu zaintrygowany waszym miejscem. Nie głuchy. Słyszę wszystko. Siadaj, kurwa!
Grzeczni, już siadam, patrz. Ty też, siadaj. Postoję. Kurwa, posadź dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Kurwa, Jackie, co jest? Nie podoba mi się jego ton. Poza tym siedząc, jesteśmy tu wystawieni jak na strzelnicy. Posadź dupę jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Nie reagujemy. Wiesz co, Jackie? Wystarczy. Rozwalmy tych sukinsynów. Ty jebana gwizdo! To teraz wszystko jasne! Zabierasz? Za co? Też tak potrafię. Grałem w CS-a i to pół życia. 1.6 napierdalałem, jak miałem 12 lat. Może i mniej. Piękne! To wy, Skurwiele, popełniliście duży błąd. Puta madre! Zamknął nas. I chuj. Szukaj Flatheada, powinien gdzieś tu być. Ja się w tańcu nie pierdolę, koni. A już nie będę taką miękką fają. Ale Jack, ja sobie muszę polutować ich. To jest pierwsze. Znalazłeś coś? Jeszcze nic. To jest pierwsze, to ja ich lutuję teraz. Dwa, nie będę skurwysynkom płacił. Flathead. Model MT-0D12. I logo Militechu. Obejrzyjmy go sobie. Otwórz ją. Może jestem cipą, że to zrobiłem, ale dobrze mi z tym. Obejrzyjmy sobie ten sprzęt. Piękny kawałek chromu. To jest poezja naszych czasów. Trzeba umieć to docenić, mano. Jest wszystko. Body controller do sterowania. Świetnie. Ruszajmy. Mam już dość tego miejsca. Im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej. No, dlatego nie mogliśmy używać drabinki. Mój Boże, ale tu wali z tęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej, a myślałem, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. Myślałem, że on się już zbugował, serio. Myślałem, że on sobie lata. Ja mam definitywny problem z tym zbieraniem. Czekajcie, gdzie to jest przejście? Czy ja mam latarkę? Jest tu latarka? Nie ma latarki. Jackie, no dobra, no i co my mamy zrobić dalej? Bo ja chyba jestem ślepy. A, dobra, widzę. Spokojnie, Jackie, nie denerwuj się, widzę. Widzę. Spoko. Tu. Działa. Idziemy. Jezu, ja się nie nadaję do takich gier. Muszę używać drabiny, nie mogę się na głowę skoczyć. Zaraz, Jackie, spokojnie. Ja tu widzę skrzynkę. Środki zaspokojące, jakieś pady od VR-a. Dużo tego. Uwaga, kamery. Nie wyłączyłem. Jackie, spokojnie. Szybko chowaj się. Dobra, ale poczekaj, trzeba ich rozwalić, no. Nie ma innej opcji. Proszę państwa, Jackie Well! Zastykę! Ja tu już jeszcze trafię. Tuj zaraz cię znajdzie! Teraz będę gotów! No i co, kurwa? Trafiłem, chwa! Fuck. Zaraz się skończy rumakowanie! Dobra. Chyba im się nie udało. Oberwałem! Bo ty kurwa nie powiesz. Ale recall to ma spory. Bronie typu tech pozwalają naładować strzał przy celowaniu, dzięki czemu pociski będą mogły przebić lekką osłonę. Gada madre! Zaraz Jackie odlutuje.
ty. Nie ma miękkiej grybi! No będę miał przygrzanie. Nic nie ma, nic. Jestem kula odporny! Dobrze, dzięki za nimi się nimi, ja wierzę, że ty jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Jesteś dobra. Ja tu lutuję dalej. Looting to moje drugie imię. Ty tam byłeś gdzieś, Kidziuś. To była kamera. Chodźcie tu! Oczyszczę cię! Chodź do mnie! Mam nadzieję, że to nie Jackie. Kurwa, słyszę, o, wiedziałem, że słyszę jakiegoś typa. Pyk. To chyba wszyscy. No i cholera. Już nie będę hakowany? Jezu, jak mi brakuje tutaj tak samo jak atomiku. Jeszcze, jeszcze jest chyba kamera jedna, ale okej. Tam taki, że się nie nastrzelał zbytnio, to ja w większości amunicji wypierdzieliłem, więc bierzemy w razie czego łup 80-20. Innej opcji nie widzę. Żadnych innych drzazg nie ma, nie chcę pomijać żadnych drzazgi. Co to jest? Detonator. Detonator. Uzbrojony. Rozbrojmy to. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale myślę, że dobrze. Ej! Ty tam! Wypuść mnie! Kurwa, ja go znam! To Brick! Twoja decyzja, mano. Co z tym robimy? Wypuszczamy. Kot. Rozumiem, że mam 5 prób. Znajdź sposób, żeby uwolnić Bricka. Jaki może być kod? 4-2-2-8-9? Nie, wątpię. Czekajcie, bo to musi być gdzieś na pewno zapisane. Czy to się nagrywa? 7 minut nagrania, dobra, nagrywa się. Dobra, to są dzienniczki nasze kochane. Gdzie były nasze drzazgi? Lewy prosty, technologie, świat, religia, filozofia. Kurde, teraz weź człowieku, ogarnij, które to było to. Buddyzm i wszczepy, Alfuds to wymiar mięsa. Alfuds to nie tylko zdrowe i pożywne jedzenie, ale Alfuds to pożywienie przyszłości, przepraszam. Już niedługo firma Alfuds wprowadzi na rynek pilotażowe partie nowych produktów, takich jak na przykład Kestoda Meat. Jest to mięso zsyntezowane na poziomie genetycznym i wzbogacone o pewne cechy łazińców. Dzięki temu znacznie wzmaga utratę tkanki tłuszczowej, przyspiesza metabolizm oraz oczyszcza jelita. Jest to pierwszy z serii projektów mięsa nowej generacji, które Alfuds będzie wprowadzać w objętych pilotażem Stanach. Czyli to nie tu. Tutaj też żadnego kodu nie widzę. Tu również nie. No nie ma. Jaki może być kod? Nie wiem, 1000? Nie. Aha, to my sobie możemy tutaj pisać ile chcemy. Naprawdę tu jest 6-cyfrowy kod? Ja pierdolę. Już się nigdy nie ogarnę tego. No, numer seryjny czegoś to raczej nie. A może zadzwonimy do kogoś? Ej, dobra, to nie jest głupi pomysł. Jackie Wells? Nie, Victoria.
I back. Nie odbiera. Czeki, odbierz. Dzwonię do ciebie. A ty co, nie odbierasz, chamie? 2023. Ja nie chcę go zostawić. Nie wiem, kim on nawet jest, ale nie chcę go zostawić. Typie. Jakie jest hasło? Bo hasło chujem w masło nie działa. Czekajcie, może tam jeszcze coś jest. My tu nie byliśmy, zawsze się możemy wrócić po niego. Jebać monitoring. Zbieram wszystko, potem będę patrzył na lód. 15 metrów, no ja wiem, że 15 metrów. Nie nerwowo, bo nas zobaczą. A jebał ich pies, czeki, nie przesadzaj. Słyszę cię! Jeba! Uch, wysyni. Ej, dobra, bo ja coś tutaj widziałem, że mieliśmy jakieś granaty? Granat zapalający. No mamy granaty. Granat odłamkowy. Wieciele! Łapę idę. O kurwa, to się zabawi. Nie skończę, rumakowanie! No i co, kurwa? Jakie przegrzanie? Nie przegrzewaj mnie, gnoju. Chyba nie tak się gra w tą grę. Ja się nim zajmę! Oś ty parszywcu! Dobra, to było! Jak nam to zrobił? Ej, oni mają fajne AI. Oni mają świetne AI. Do przegrania. I ogarnij się! Napierdalam przecież. E, tu się nie da, nie da się skanować. Jebany granat! No nie, odbiło się, odbiło się, odbiło się. To tak jak kobieta rzuca granat i rzuca sobie go pod... Udają wszystkie kobietki, jesteście świetne. I to bez żartu teraz, żeby nie było, to nie był, nie był, nie była ironia. Leci granat! Kurwa! Nie już dostałeś, panikarz. Mózg sobie zmieni. Mówiłem, że będę grał w tą grę agresywnie, nie zamierzam się pierdzielić z nimi. Uwielbiam walczyć. No dobra, ale teraz pytanie, jak cię uwolnić, przyjacielu mojej kozy? Przyjacielu mojej kozy. Słuchajcie, no jeszcze tu polatam. Ja ten odcinek potnę. I spróbuję cię uwolnić. Jak uda mi się, to do was wrócę. Jak nie, to też do was wrócę. No niestety, tak to wygląda. Mam to. Kochani, znalazłem. Znalazłem, jednak był komputer, nie zauważyłem go. Dobra, pilne, mamy problem. Mam wciąż problem z tą reklamą, Mark. To nie przejdzie w grupie fokusowej, a tym bardziej na górze. To chcemy osiągnąć, reklamując mleko. Widziałeś ostatnie raporty?
Nawet jeśli zwiększymy ilość nutrientów i poprawimy konsystencję, wygrywamy z alternatywami biotechniki. W młodszych grupach, nawet z naszymi pastami. Poza tym nadal nie rozumiem, kto miałby być grupą docelową. Zdajesz sobie sprawę, że próbujemy dotrzeć z produktem do mieszkańców miast? Chyba, że chcecie grać na jakiejś nostalgii. Albo to żart, którego nie pojmuję. Zastanówmy się, czy nie postawić w kampanii na inny z produktów. Dostałeś coś z działu prototypów? Coś, co przetestowaliśmy? L. Odpowiedź. Linsday broniłby tego produktu. Projektu, Jezu. Wbrew pozorom naprawdę go przemyśleliśmy. Ale jasne, możemy wybrać coś innego. Mamy gotowe mieszanki mięsne z białka insektów. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, ale nie byliśmy zadowoleni z tekstur i zapachu. Do rozważenia są też kaszki i zupy rozpuszczalne z larw mącznika. Tylko tu musieliśmy zaczynać od zera. Daj znać, Mark. Nie daj się oszukać. Dobra, to już było, ten szczepy też. Brick siedzi w puszce, kod to 9691. Podaję go tylko wam, nie przekazujcie dalej. Okidoki. Liki. Uwagi do prezentacji. Dobra, bo to jest tylko opis tego wszystkiego. 9691. Zapamiętać. 9691. No. 9691. Wreszcie wolny. Kim ty kurwa jesteś? W sumie przyszliśmy tutaj po części przez ciebie. Po robota, którego kupił Dex. Kazał wam mnie uwolnić? Nie. Odebrać towar. Skurwiel. Cały Dex. Długo cię tam trzymali? Kilka dni. Straciłem rachubę czasu. Moi ludzie próbowali mi pomóc. Royce wpakował ich wszystkich do suszarki mikrofalowej. Kazał mi na to patrzeć. Wygląda na to, że uratowaliśmy ci życie. Wisisz nam bardzo dużą przysługę. Spokojnie, spłacam swoje długi. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Jeżeli kiedyś się spotkamy, będę o tobie pamiętał. No to wypad. Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Nie wyglądasz za dobrze. Jestem u siebie. O mnie się nie martw. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Dobra, strefa zagrożenia, idziemy dalej, bo już sporo czasu tutaj zmarnowaliśmy, musimy się napierdzielać. Zagrożowaliśmy? Nie. Wszystko? Ostrożnie. Jak wszystko? Piro, chłopie. Co ty mówisz za dziwne rzeczy, jak to wszystko? Teraz to możemy zobaczyć, nie możemy. Tu jeszcze był ktoś na górze, no właśnie. Kroczek po kroczku, wróg patrzy. Ja tę kamerę wyłączyłem, to dlaczego tak? Tutaj też to wziąłem. Idziemy. Nie jesteśmy tacy źli! Dogadamy się! Jesteś pewny? My jesteśmy źli. Bardzo źli. Widziałem tutaj drzazgę gdzieś. Już niedaleko, mano. Jesteśmy blisko wyjścia. Ty kurwa co, pomyliłeś się? Ja! Kowarzy, wystawcie go! Zaraz, zaraz. Jedź. Kurwa! Kurwa, przeładowuję! Jak mnie walną. Już? Skończyłeś? To podniściało się. Boisz się? Dobrze. Aby dobry strzały po robocie! Na kolo otwarte! Ale ja nie! Jak w Rambo! O Jezu, dobra, Rambo za dużo. Przód się mu to się kołnić! O nie, ammo mi zabrakło. Wystaw pistę! Dobra, wystawiłem, ty też wystawiłeś. Giniesz! Fuck! Mano, weź bardziej celuj. Ja jestem pizda, jeżeli chodzi o celowanie, ale ty to jesteś naprawdę.
wręcz bym powiedział ekskluzywny w tym, co robisz. Jakaś amunicja, coś? Nic? To będzie jednak dłuższa impreza. No wiem. Dobra, 59 ammo mam. Nie dużo, ale i nie mało. Odwróć uwagę, nie. Ja się nie pierdolę w tańcu. U? Słyszę cię cały czas! Klucz? Pomyśl w ten sposób, jakbyś nie gadał, to ja bym też cię nie słyszał. Dobra, gadasz, to słyszę, nieważne. Nie było tematu. Ja tu wszystko sobie zbieram. Kryjesz się, wiesz o tym. Ale ja się nie kryję, chłopie. Ja tu na bezczela lutuję. Gdzie jesteś? Zaraz się skończy, rumakowanie! No już się skończyło. Ile ja będę miał złomu na sprzedaż? Tyki się napierdala, a ja tam... lutowanko. Gdyby nie to, że mam mało ammo, to bym full out napierdzielał, ale niestety. Tak jest ekonomiczniej i oszczędniej. Wylutowałem? Wylutowałem. Ja tych kamer tu nie widzę. Tak samo jak w atomiku, ja po prostu nie jestem przyzwyczajony. Myślę, że już mam full EQ. Ale się przestraszyłem. Dla zbieracza to jest coś okropnego. Ogólnie mam problemy właśnie z tego typu grami, że dla mnie one się zlewają. Totalnie się zlewają i ja naprawdę mało co tu widzę w tej chwili. Ja lubię gry, które są mało realistyczne, które mają grafikę taką podstawową, tak jak gry zazwyczaj mają. Naprawdę granie w takie gry dla mnie to jest czasem straszne utrapienie. GTA jakoś nie miałem tego problemu, ale to jest naprawdę zbyt realistyczna grafika. No, tego nie przewidziałem. No. Kliknąłem fał. No kurwa, nie mogę, widzieliście to? Nigdzie nie odchodź. Już do ciebie idę. Nie, powiedzcie mi, naprawdę, ja mogę dużo powiedzieć o tej grze. Gdzie jest Jackie? Gdzie jest kurwa Jackie? Gdzie jest Jackie? Na razie to ja widzę swój samochód tu. No dobra, teraz tam się zespił. Nie widzę Jackiego. Oni kryją nas. Tu jest Jackie. Ja bym chciał przelutować. Może samochód nam pomoże? Nie? Tylko chowaj się. Kurde, czy ja mam jakieś alternatywy, jeżeli chodzi o bronię? Czy ja mogę na przykład wytworzyć sobie amunicję? Na to ulepszenie do broni, szczepy, haki. Haki. Szynka z amunicją do karabinów. No mogę wytworzyć sobie. O ile to jest 100? Będę płakał pewnie. Oczekajcie, a to jest co? Do strzelb, do snajperek i pistoletu. Nie, no to robimy. Potwierdź. Ile mamy teraz? Uuu, może mi się napierdalać, dobra. No jakże. To co ty masz zamiar mi tu zrobić? Mi coś? Nie, ten przedmiot. Jak dalej pójdzie, to się sam zrobię. Au, wow, 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 wow. Jeszcze dupa. Ciu. Zacznij składać na nowy łeb. Kurwa, jeszcze raz. Pik. Jesteś easy jak jebanie. O, dobra, widziałem to. Myślicie, że to wystarczy? Dalej. Nie? O kurwa, dobra, 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 dobra. Nie podoba się, kurwa! No właśnie nie. Kurwa, jeszcze raz!
Teraz się wkurwiłem! Szkoda takiej ładnej buzi. Chciałem, żeby mi się gra na to skończyły. Esa. Tylko, że w tekstury wlazłeś ulepszenie ikoniczne broni i ubrań. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz z zestawem schematów, dzięki którym będzie go można ulepszyć, a tym samym podnieść jego poziom i statystyki. Ikoniczne bronie oraz ubrania można znaleźć w całym Night City. Dzięki odpowiednim komponentom i atutom można podnieść poziomy. Powszechne, niezwykłe, rzadkie, epickie i legendarne. Kiedy przedmiot ikoniczny zostanie ulepszony, zmiana ta jest nieodwracalna. No i był Wurf. I teraz mogę przelutować dalej. Ale się to kurde narozrabią. No i dobrze było jednak sobie tego ammo trochę wyrobić. Nie no, ja lubię się napierdzielać, no w takich grach. Czemu ja tu nie mam latarki? Czemu tu pod F nie ma latarki? Może L? Nie, nie ma latarki. Ciemno trochę jak w dupie. Trochę drzask przy okazji. Nie było źle. Uważam, że było bardzo dobre. Dobrze. A jeżeli już o bobrach mówimy, to kurde, chyba będę musiał Timber Borna sobie wrócić. No tak jakoś ostatnio miałem ochotę na te same boksiki. Dobra, mano. Ja już tu kończę lutowanko. Widzę, że tutaj jest tego typka. Jak zabiliśmy na początku. No, ale skradać się nie będziemy. My nie jesteśmy skradających. Jak nie musimy, to się nie skradamy. Tak uważam. Idziemy, mano. Dalej, Vi. Wychodzimy. Ile od premiery Cyberpunka gramy? Jest 25 marca 2023. Bez proszenia się, bez zaciągania długów, bez układów z korposami, a Flathead nasz. Tak trzeba żyć, Vi, na swoim. Raz się uda, raz nie. Raz się uda, a raz nie. Tym razem się udało. To nie jest kwestia szczęścia. To ty o tym decydujesz, mano. Zapamiętaj to sobie. Już nic nie ma? Za to kocham Night City. To miasto nieskończonych możliwości. Jeśli masz kochones i wiesz, jak to przebrać, możesz osiągnąć nawet. No, albo po prostu cię zabiją. Wtedy odejdziesz z hukiem, a ulica będzie o tobie mówić. Tak czy siak, wychodzisz na swoje. Powinieneś zostać trenerem motywacyjnym. Mówił ci to ktoś? Te, pierdol się, Vi. Co teraz, Jackie? Teraz, mano? Teraz wracam do Misty poczuć, że ciągle żyję. Jakby nie było, mogli nas tam odstrzelić. Takie ryzyko zawodowe, Jackie. Kiedy człowiek wymknie się śmierci, to powinien świętować. My po prostu mamy więcej okazji. Daj znać Dexowi, że mamy jego robota. Do zobaczenia. Dobra, panie Dex. Pan Vi, masz dla mnie wieści? Mam Flatheada. I jak? Były z tym kłopoty. I co z Militechem? Nie ufam Militechowi. Nie chciałem ryzykować. To jak przekonałeś Royce'a, żeby oddał ci Flatheada? Jedynym pewnym sposobem. Przemocą. Masz jaja, panie Vi. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Vi.
Kolejny poziom? A jakże? Rozumiem, że to są szybkie podróże, aha. Oho. Nie no, ale wiecie co, no chciałbym... Czy ja zarzuciłem granat? Nie! Fuck, kto dał na kółko myszki granat? Sprzedaj. Dobra, nie, najpierw może nie sprzedaj. Najpierw się ubierz. Karabin szturmowy, plu, plu, plu. Ulepszenie do broni. Mamy jakieś, mamy od cholery. Piu, piu. 68 obrażeń na sekundę. To już ma 209. Wymagany poziom, 22 może dlatego. Mamy poziom 6. Najpierw chciałbym może podwójna strzelba, ale to i tak 102 obrażenia. To jest strzelba. To też jest strzelba. No to ten Copperhead. Obrażenia sekundy. No szkoda, że to jest poziom, nie? Szkoda. I najlepszy karabinek to jest ten 102. Obrażenia termiczne. Obrażenia do elektryczności 10 plus 12. Może obrażeń trafię do... przy głowie. Dobra, 100%, 100%. Luneta, modyfikacja lufy. Myślę, że możemy wziąć sobie obrażenia od elektryczności. W szczególności, że to ma tylko obrażenia chemiczne. No, tak w sumie. Bez jebania. Dobra. Bierzemy to. Luneta. Wyjście do celowania, zasięg 1,24 metra. Wejście do celowania minus 0,3, minus 0,2. No to by było chyba najlepsze. Minus 0,3. Cyfrowy system celowniczy umożliwia precyzyjne śledzenie koordynat i namierzenie celów. Krótka holograficzna luneta celownicza. Piękny designerski projekt skrywa szklany kompensator prowadzący, poprawiający widoczność o każdej porze. Kurde, biorę to. I świetnie. Tłumik. Kiedy atakujesz z ukrycia, zwiększa zadane obrażenia dwa razy. Pociski nie będą rykoszetować. Tłumik zmniejsza obrażenia 30%. No to z tłumikiem... A, jebać tłumik. Ja się nie będę skradał. Chcę to wyjąć. O, tym się wyjmuję. Dobra. Mano. Ekwipunek. 102 obrażenia. Czemu wziąłem termiczne? Ja nie chciałem tego. Oddaj mi to. No ale dobra. Fizyczne. Elektryczność. Puste miejsce. Tu jest typ. To wyciągamy. Ja nie chcę tego. Ja chcę to. Od elektryczności? Od elektryczności. No i teraz tłumiczek. Tłumiczek. Holograficzny. 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 Kira. Halo. Ekwipunęczęk. 102. Dying Knight. Rozumiem, że to można ulepszyć. 43 obrażeń. Czy my mamy coś lepszego? 101 obrażeń. No jest różnica. Jest różnica. Tak. Chaos. Unity. Jak ja bym chciał wszystko... powyciągać, rozmontuj, da się rozmontowywać, tutaj jest to. Tetus, oddaj to. Bo ja jestem ślepy ogólnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Unity. To jest ten pistolet, dobra. Sterowniczek taki. Tetus, dodajemy. To zmniejsza. A, to zmniejsza. Nie no, to ja wolę rozpierdolenia. Nóż. Ulepszenie. O, jest ulepszenie, dobra. Ja bym chciał te bronie ikoniczne bardziej ulepszać. Kurde, no ja się nie ogarniam, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Chaos. Typu tech, też nie chcę. Dying Knight. 67, czy ja mogę? Nie mogę. Niewystarczająca liczba komponentów, no niestety. Jeszcze możemy sobie tą strzelbę wyciągnąć. Podwójna strzelba.
153, nawet czarna. Spoko. No żadnych slotów niestety nie ma. Może odbijać pociski od powierzchni. Dobra, bierzemy standard. Dodatkowo jeszcze statystyki. Nie te statystyki, od postać, przepraszam. Mamy 2 dostępne punkty atrybutów i 3 punkty atutów. Zdolności techniczne, inteligencja. Powiem wam, że może jednak dobrze by było również to hakowanie się zaopatrzyć. Broń długa, broń biała. To też może nie być głupie. Celowanie. Strzały oddane z karabinu lub pistoletu maszynowego z widoku celowania zadają 10% więcej obrażeń. To bym chciał. To jest fajne. Szybki ciosy kolbą. Kolby nie używam. Obrażenia zadane przeciwnikom ze zdrowiem powyżej 50% za pomocą karabinu lub pistoletu maszynowego są... O, świetnie. To chcę. Krytyk większy. Tu też możemy w teorii sobie zwiększyć. Teraz to. Obrażenia. Obrażenia. Mam 7 poziom refleksu. Następne już punkty dajemy w co innego. Myślę, że tak do 10 refleks sobie rozwijemy. Dobra. Dane punkty. Fajno. Którym się wyciągał broń? Tym. Jak ten karabin szturmowy? Fajny jest. Dobra, jest fajny. Walk. Dobra, moi drodzy, ale ten odcinek skończymy już w tym miejscu. Myślę, że następny już będzie pełen akcji. Miejmy sobie kamerę na taką fajną. Będzie pełen akcji i myślę, że zaczniemy już główne misje takie stricte. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o Cyberpunka, to będę chciał zrobić coś jak w Dying Clay'cie. Czyli robimy na razie główne misje, jak już będziemy mieć możliwość takiej większej kooperacji z tym światem, to dopiero zajmiemy się tymi właśnie aktywnościami pobocznymi. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach Cyberpunk 2077. Trzymajcie się. Hej, hej. O kurwa!